badanie poziomu cieczy, ciśnienia gazów, pary. To niezbędna czynność w elektrowniach, wodociągach, rafineriach. Służą do tego specjalne urządzenia pomiarowe. Dziś odwiedzamy zakład produkcyjny firmy Aplisens, który jest polskim potentatem w tej branży. Nasze produkty są opracowane u nas przez nasze biuro konstrukcyjne. Od początku tak naprawdę produkujemy w zasadzie wszystkie komponenty, składamy jakby gotowe produkty, badamy, kompensujemy. Technologię również opracujemy sami w własnych biurach konstrukcyjnych. My przyjrzymy się dziś produkcji inteligentnych przetworników ciśnienia, w których elementem pomiarowym jest czujnik krzemowy. Pracę nad przetwornikiem zaczynamy od produkcji przyłączy procesowych do głowic pomiarowych. To jest ta część urządzenia, która ma bezpośredni kontakt z medium. Zadaniem głowicy jest przetworzenie ciśnienia w sygnał elektryczny. Materiałem, z którego produkowane są części, jest w głównej mierze stal kwasoodporna. Pręty stali cięte są na mniejsze elementy i obrabiane w centrum obróbczym CNC. Takie centrum to jedna z najnowocześniejszych maszyn tego typu na świecie. Zapewnia precyzję obróbki do 0,00 milimetra. Elektrodrążarka drąży w króćcu otwory. Następnie detale są czyszczone za pomocą ultradźwięków. Wszystkie detale wyprodukowane na maszynach CNC podlegają kontroli technicznej. Między innymi wykonywany jest pomiar części na konturografię. Czas na montaż. Do króćca wklejana jest struktura krzemowa, która jest kluczowym elementem całego urządzenia. To struktura krzemowa zamienia ciśnienie na sygnał elektryczny. Sama zamiana ciśnienia na sygnał elektryczny to jest wykorzystanie czujnika piezoelektrycznego, gdzie pod wpływem ugięcia membrany zmienia się sygnał elektryczny. Druciki, które wyprowadzają sygnał elektryczny ze struktury krzemowej, mają zaledwie 20 mikronów średnicy. Dlatego ich montażem zajmują się roboty. Dalej odbywają się kolejne czynności związane z montażem głowicy, między innymi spawanie metodą laserową. Do urządzenia montowana jest membrana separująca, która oddziela czujnik krzemowy od medium, a więc gazu, pary czy cieczy. Bezpośredni kontakt struktury krzemowej z medium zniszczyłby urządzenie. Dlatego do głowicy aplikowana jest ciecz manometryczna. To poprzez nią ciśnienie będzie przekazywane na strukturę krzemową. W tym samym czasie przygotowywana jest elektroniczna część przetwornika. Część elektroniczna jest sercem jak gdyby całego układu, bo ona odpowiada po prostu za przekształcenie sygnału elektrycznego z głowicy na wartość ciśnienia jak gdyby przekazywaną w różny sposób, albo w formie cyfrowej, albo w formie analogowej. Na płytce drukowanej montowane są elementy elektroniczne. Następnie płytka szczegółowo porównywana jest ze wzorcem. Sprawdzane jest też poprawne działanie płytki. Kolejny etap to montaż elektroniki w korpusie urządzenia. Teraz czas, aby przetwornik poddać kalibracji. Kalibracja naszych przetworników ciśnienia polega na tym, że zadajemy ciśnienie na sprzęcie wzorcowym i sprawdzamy, czy przetwornik jest nauczony prawidłowo pracy po kompensacji. Gdy mamy pewność, że przetwornik właściwie mierzy ciśnienie, czas, aby sprawdzić, jak się będzie zachowywał w różnych temperaturach przy zadanym ciśnieniu. Czasami takie przetworniki pracują w ekstremalnych warunkach, a inżynierowie Aplisens muszą mieć pewność, że urządzenie będzie działać poprawnie. Przetworniki Aplisens znalazły zastosowanie w niemal każdej branży przemysłu i trafiły do około 100 krajów na całym świecie.